filmie, widzowie, pokazałem wam najnowszy bóg, jaki tutaj istnieje na boksie. Mianowicie chodzi tutaj o głowę Mikolsa. Oglądajcie do końca, żeby się przekonać, o co chodzi. Dodatkowo pokazałem wam sposoby na skamowanie, żebyście się wy nie dali oskamować. I tutaj moja prośba, nigdy tego nie robiłem, ale proszę każdą osobę tutaj o zostawienie łapki w górę pod tym filmem. Chciałbym pobić rekord, no i z wami mam nadzieję, że mi się to uda. Konkurs oczywiście wleciał, miłego oglądania. Siema widzowie, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy oczywiście na rapach, bo jakby gdzie indziej. Pojawił się pewien bóg, mam taką nadzieję, w sensie, że on działa. No bo on raczej działa, bo tak to już każdy w tym biega. Zaraz wam wszystko wytłumaczę. Zostawcie lajka, zostawcie suba w komentarzu swój nick z Minecrafta, na którym tutaj gracie na serwie. Dzisiaj losujemy 50 milionów, więc no wydaje mi się, że warto jest wziąć udział. Tutaj pojawia się osoba, która wygrała 50 milionów z ostatniego odcinka. Gratulacje, stary, kasę masz już na koncie. No i widzowie, jak tutaj gracie na rapach, no to raczej wiecie, że już tutaj się pojawiła pewna kwestia, mianowicie. Tu chodzi o główkę, tak, o główkę. I najśmieszniejsze jest to, że to działa tylko z głową 14, głową z Mikolsa. Ja nie wiem w ogóle dlaczego, ale ta głowa, można powiedzieć, że prawie razy dwa zmniejsza damage otrzymany przez was. W sensie, no jeśli na przykład dostajecie teraz 4 serca, no to założycie sobie głowę Mikolsa, to będą 2 serca damage'a dostajecie, nie? No naprawdę, jest to ogromna różnica dla początkujących graczy, takich, co na przykład nie mają perków, kurde, odporności na maksa czy coś. Zaraz to wam wszystko pokażę, przetestuję. Wezmę jakiegoś ziomeczka tutaj, który sobie nie ma żadnych perków, tylko założy sobie tą banię, no i zobaczycie, jak to kurde fajnie hula. Tak samo w sumie ja mógłbym być po prostu zaatakowany przez kogoś, nie miałbym z tym najmniejszego problemu. Też już zacząłem nosić tylko tą głowę Mikolsa, bo naprawdę, no, czuć tą różnicę. To jest zabawne, jak tak, nie wiem, nie gracie ani nie mieliście sami okazji tego przetestować, bo na samym początku, jak się o tym dowiedziałem, no to nie będę ukrywał, że też tak to wziąłem, tak wiecie, przez łzy. No takie, no co, głowa Mikolsa, no jak to jest możliwe w ogóle, żeby jedna jakaś główka coś tam zmieniała, a okazuje się, że faktycznie kurde zmienia. Zrobimy za chwilę jakiś teścik z paroma główkami i zobaczycie to na własne oczy. Tutaj sobie zabijemy ziomka, no on dosłownie, no nie wiem, mam teraz, no to on mi tutaj co, jedno serduszko jakimś cudem zabiera. No i co, tak to sobie wygląda. A ma jakiegoś tam słabego seta. Zobaczymy, ciekawe jakby to wyglądało, jakby to on miał tą głowę. Wydaje mi się, że różnica byłaby całkiem spora. No najgorsze jest to, że on mi i tak ucieknie, bo raczej giga ciężko jest tutaj nie uciec. Tak samo jak on będzie miał po prostu 10877 totemów. Ale tutaj się znalazł ziomal z klanu Ziółko, więc no we dwójkę po prostu będziemy sobie go knokować. No i kill tutaj nam wpadnie. No ale to nie jest temat przewodni odcinka. Chociaż no ja mówię, no jak widzę gdzieś tutaj darmowego fraga, no to skusić się muszę. No bo darmowy kill, no to jest kill. A ranking jako tako, kurde, trzeba wbijać. Już mam ponad 6000 w ogóle, nie wiem czy ktoś zauważył. Bardzo się cieszę z tego powodu. No i tutaj ziomal, ostatnie 2 serca, brak to temu, no i tutaj kilek po prostu wpadnie. No chyba, że jakoś będzie mi dalej uciekał, ale no nie powinien. Dosłownie na jednego strzała powinienem go tutaj hitnąć. Chyba, że jakoś jeszcze bym go wędką sobie przyciągnął, byłoby na pewno, kurde, fajnie. No i dobra, kill jest za plus 2 pewnie, bo zawsze za tyle jest, nie, plus 4. Miał niestety nic, jakieś nożyce były czy coś? Nie, oddało mu nożyce, na pewno miał nożyce, ale mu oddało. Dlatego no, robimy teścik tej główeczki. Jestem pewny, że po tym odcinku nagle wszyscy zaczną biegać w głowach Mikolsa. No bo naprawdę to oddaje, już teraz bardzo dużo ludzi biega, a tam poszło info o tym bugu po prostu jakieś tam, nie wiem, kilka godzin temu, dopiero w nocy jakoś tak ludzie zaczęli nagle o tym gadać, no i wiecie, jak mi to powiedział na początku zakrętka, no to mówię, no co ty gościu udajesz, debila, nie, że to jak to ma działać, ale no faktycznie działa. Zobaczcie, tutaj ziomal ma seta 26 jakoś i głowę Mikolsa i prawie nic mu damage'a nie zadaje. Tutaj kolejny ziomal, po prostu set 26 i głowa Mikolsa, no i nic, nic po prostu damage'a tutaj nie dostają po prostu, no zobaczcie jak to działa. Teoretycznie gościu w samej w sensie elytrze, no powinien taki damage dostawać, że sobie zdajecie z tego sprawę. Mam perka na maksa, mam po prostu najlepszy miecz na serwerze, a oni tutaj tylko główka Mikolsika. Wszyscy tutaj widzicie, wszyscy po kolei ją mają, no i zero jakiegokolwiek damage'a dostają. No ten zioma ma naprawdę słabego seta, no ale głowa Mikolsa po prostu tutaj go ratuje jak się tylko da. No tutaj to samo, no zobaczcie, no tak to powinien dostawać po 4 serca nawet z hita. A on tutaj na spokojnie po prostu sobie wyrabia bez najmniejszych skrupułów, no jest to naprawdę chore. No i korzystajcie z tego, dopóki to nie zostało naprawione. No to jest na początku na pewno najfajniejsza opcja dla ludzi, którzy sobie zaczynają giercowanie. No bo kury, no zobacz, ziomka się zabić nie da. Ziomka się nie da zabić w głowie Mikolsa jest, nie? No nie da się go po prostu zabić, nic mu damage'a nie zadaje. Jakieś marne jedno serce, to tak samo jak wiecie. Oni mi to w ogóle nawet, w ogóle nic nie zabierają prawie, że no też jestem nieśmiertelny, więc walka jest takich tanków. Nie wiem w ogóle jak to się stało, nie? No bo jakaś
jakaś, to musi być jakaś taka głupia zmiana, coś tutaj, jakimś, nie wiem, jakiś błąd po prostu z serwera i wydaje mi się, że zostanie to naprawione dość szybko, a jak nie, no to serio, to po prostu sobie skorzystajcie z tego, no bo aktualnie w mojej sytuacji po prostu nie opłaca mi się na przykład tutaj nosić tej głowy 31, no bo głowa Mikolsa, no aktualnie, nie wiem, kosztuje, kurde, $2000, kurde, no serio, 2000 kosztuje dosłownie taka główka i wiesz, nic się nie da zrobić. No i widzowie, tutaj jest ziomalec z klanu, 126 i ty, no i on ma teraz głowę Rei i zobaczcie, daje mu jednego hita, no i on takiego z jednego hita dostaje jakieś 4 serca, dosłownie 4 serca z jednego hita, zobaczcie jak to schodzi, naprawdę dostaje mocnego damage'a, no, no serio, i teraz zakłada sobie głowę Mikolsa i z jednego hita dostaje o połowę mniej, można powiedzieć, nie? 3 serduszka, no jest ogromna różnica. Jakby jadł koks za koksem, szczerze nie da mu się nic totalnie zrobić, w każdej innej bani by totemy tracił, więc no dość mocnie to wygląda, a tutaj widzę, że jakiś ziutek też w głowie Mikolsa po prostu jest tutaj gotowy do walki, no bo wszyscy teraz z tego po prostu korzystają, nie? Z tej głowy Mikolsa, no i teraz dosłownie co druga osoba będzie w tej główce. I skłamałbym, gdybym powiedział, że dziwi mnie to, że ludzie ją noszą. Tutaj chyba po prostu kolejnego fraga się zrobi, tylko nie wiem, mam wrażenie, że to jest ziomal, którego już raz zabiłem, więc chyba może tego sobie zabiję, bo tutaj naprawdę, no cały czas tyle tych kubirków sobie biega, aż dziwne, nie? No bo wszyscy na tej czerwonej wełnie sobie kopią jako ziomki bez seta. Szczerze, kiedy miał naprawdę słabe itemy, no to bym tą czerwoną wełnę sobie odpuścił i kopał tylko na tej szarej, tak wiecie, skulony w rogu gdzieś, żeby się nie rzucać nikomu w oczy. No i wydaje mi się, że w taki sposób najlepiej byłoby sobie zarobić po prostu te pieniądze. No bo ta czerwona wełna jest na samym środku, tak naprawdę z każdej strony mogą cię zaatakować, no i jesteś na przegranej pozycji. No ale widzę, że tutaj jeszcze lepszy ziomal się trafił, no bo tutaj ziomal ma seta jakąś 28, znaczy 18, czyli no troszkę lepszy niż zwykły kubir, ale fajnie byłoby go zabić. No niestety nie dostaje w ogóle knoka. No naprawdę, tutaj się bije z jakimś gościem, który ma o wiele słabszego seta niż ja. Kurde, ale głowa Mikolsa, ja się czuję jakby, nie, miał takiego samego dosłownie, jakby miał 31 jak ja. No, no, no nic się nie da zrobić, nie? No stukam go, najlepszy perk, kurde, siły, strężyk oczywiście, najlepszy mieczycho. No i gościu sobie na spokojnie wyrabia, bo ma tą główkę. No jest to dość zabawne, nie ma co ukrywać. Ziomal tu laga dostał za plus 2 po prostu, jakiś też kubilek i żadnych itemów nie ma. Tu jest jakiś kolejny ziomal, no niestety go nie trafiłem z swojej kuszy, ale szczerze, jest jeden przedmiot na rynku, który mnie dość ciekawy, widzowie, mianowicie można kupić sobie łuczysko, które no jest trochę drogie, bo tam wydaje mi się, że najtańszy łuk może kosztować jakieś 60-70 milionów aż, więc no jest drogi. A działa to tak, że wcześniej chyba na samym początku edycji ten łuk można było sobie normalnie skraftować, a potem zostało to zablokowane. I naprawdę jest nieliczna ilość tych łuków, a łuk jest spoko, no właśnie w takiej sytuacji, żeby kogoś hitnąć, no i wiesz, nie będzie mógł lognąć, ale no kurde, no ciekawe, czy tutaj coś znajdziemy, jakiś łuk na rynku. Za 100 milionów jest najtańszy z jakimś głupim enchantem punch 1, nie? No za tyle nie mam zamiaru raczej tego kupować, więc to sobie odpuszczę po prostu widzowie w tym momencie, coś takiego, ale jeszcze tutaj na szybko chciałem was ostrzec przed paroma skamami na serwerze, bo można na przykład ładnie tutaj oskamować parę osób, na przykład, jeśli ktoś sobie widzicie, że losuje runy astronauty, u astronauty sobie losuje runy, nie? To możecie zrobić tak, że tak naprawdę go oskamujecie na tą runę. Wystarczy, że sobie wejdziecie w niego, wejdziecie sobie slash sklep i za maksa po prostu kupicie 10 staków i te staki się wysypią. Jemu EQ zasyficie w momencie, kiedy on losuje i ta runa wypada na po prostu na ziemię i w tym momencie po prostu musicie szybko po prostu ją sobie zasunąć. No jest to takie bug, parę osób zostało na to oskamowanych, więc uważajcie na to widzowie, jak sobie losujecie te runy, które są aktualnie gigantycznie drogie, bo 500 milionów kosztuje jedno losowanie run, no to jednak, no nie chcielibyście jej stracić po prostu, więc to jest chyba zrozumiałe. Pamiętajcie, że jak sobie losujecie, bądźcie sobie samemu na CH, najlepiej, żeby nikt obok was nie stał, bo wtedy naprawdę możecie być oskamowani, no i wtedy jest lipa, więc no uważajcie na to. Dodatkowo, teraz się pojawił też skam, widziałem u Zakrętasa, że na rynku ludzie na przykład wystawiają sobie smocze odłamki, znaczy fragmenty kosmosu, no wiadomo, normalna rzecz. I jest jeden gościu, który wystawia sobie je po na przykład 11 tysięcy, tak, dobrze słyszycie, 11 tysięcy, nie? No i wystawia je raz, dwa, trzy za 11 tysięcy, jedna osoba je snajpi i nagle wystawia, podmienia cenę na 11 milionów, no i tam zdarza się często, że taki gościu po prostu sobie kliknie przez przypadek, no i zakupi taką taki fragment kosmosu, nie? No to na to trzeba oczywiście uważać, raczej ogarnięte osoby na coś takiego się nie nabiorą, no ale tutaj na przykład ziomeczek, wiecie, no 33 miliony, a pyk, byś przez przypadek, kurde, kliknął, bo pomyślałeś, że 3 miliony to będą, nie? No i ogromny zarobek jest. Gościu nawet to chyba od razu usunął, więc albo mu się
sprzedało jakimś cudem, albo kurczę, no wiecie jak to wygląda. Może ja nawet spróbuję wystawić za 33 miliony i zobaczę, czy ktoś by to kupił. Parę sztuk by się tak wystawili po 33 miliony, bym się naprawdę zaśmiał, nie? Jakby to siadło. Wydaje mi się, że raczej jest to dość ciężkie do zrobienia, żeby Anusz komuś, ktoś się pomylił i to kupił. Ale jakby ktoś kupił, to naprawdę kurczę, no jesteście darmowe 33 miliony, więc to tutaj można zaryzykować, można spróbować, można powiedzieć, tak? Zaraz widzowie, lecimy na klepę i temy mam przygotowane. Wydaje mi się, że tą głowę Lorda Voldemorta to sobie zostawię, nie wiem, do ECK-a czy coś, no bo wydaje mi się, że dopóki ta głowa z Mikolsem działa, no to chyba warto jest się na tym skupić tylko i wyłącznie i dopiero potem, jak aktualizacja to zmieni i to administracja jakby naprawi, no to wiecie, wtedy po prostu, no już ona będzie w odstawkę. A na razie, no zauważycie to, że po tym filmie zdecydowana większość będzie po prostu biegała sobie w tej głowie Mikolsa. Nawet już to jakiś ziomal pisze na czacie, czemu każdy ma banie Mikolsa, nie? No i kolejny taki skam, dość popularny na moich widzach przede wszystkim, więc pamiętajcie, zwracajcie na to uwagę. Jak dobrze wiecie lub nie wiecie, żeby dołączyć do klanu Ziółko, trzeba wysłać 50 milionów. No i ludzie się podszywają. Podszywają się pod liderów, pod youtuberów. Na przykład Zakrętka jest bardzo łatwym przykładem do oskamowania, bo tam jedną literówkę walniesz i gościu nie zauważy. Ja mam na przykład zbyt prostnik. Ja mam po prostu kamper przez 2R i każdy wie, tutaj no jak będzie jakiś bubel, no to że podruba, nie? A Zakrętkę na przykład tutaj widzę na czacie, który spami mocno, który jest za kertka po prostu. No i osoba po prostu taka rzucająca na szybko na tego nie zauważy, nie? I prześle kasę jakiemuś skamerowi, więc no nie warto. Tak samo te jakieś klany. Żylko, Zylko, Zulko, Zuleczko, no wszystko, każda możliwa zmiana, każda możliwa po prostu nazwa, gdzie jest forma ziółko, została wprowadzona, więc uważajcie. Jeśli chcecie dołączyć sobie tutaj do klanu, no to tylko mi, tam nie wiem, liderom, ale to jak na przykład mają streama czy coś, no to wiecie, nie? Żeby po prostu nie dać się oszukać. Więc to chyba tyle, co tak chciałem na szybko powiedzieć widzowie, pamiętajcie, korzystajcie z tych główek Mikolsa, ja lecę widzowie na klepę teraz, no i mam nadzieję, że tutaj jakieś frag movie zrobimy, nie? Wydaje mi się, że no parę fragów powinno nam tutaj wpaść. No i tutaj biedny panda po prostu oddał killa za plus 3, smutny, nie wiem czemu nawet nie logał, ale on chyba nawet nie miał żadnych nożyc przy sobie, więc nic w sumie nie stracił na tym killu. Tutaj ziomeczek oczywiście lognie. No plan jest taki, żeby zrobić, wydaje mi się, że 630 fragów, takie 8 fragów szczerze moglibyśmy zrobić. No tutaj ziomal ma seta jakiegoś słabego, bo to jest jakiś zielony, to nawet nie wiem jaki to jest, chyba 24 czy coś. Zobaczcie, główka Mikolsa i tak naprawdę koksik za koksikiem sobie je i sobie wyrabia. Zaraz mu to padnie, więc tutaj już będzie miał większe problemy. A nie, nawet bez butów po prostu z głową Mikolsa ziomal wyrabiał po prostu. No i dostał za plus 4. Secik 21 to była. No i tutaj ziomeczek z klanu Ziółeczko oczywiście niech sobie to weźmie. Na pewno mu się to przyda. Może przy tym teście, kto robiłem z ziomkiem z gildii, nie było tego widać, jak bardzo to jest mocne. Ale serio widzę, tak podczas sklepy, no jest to kozacka różnica. No i też pytanie jest takie, czy po prostu ta runa odporności coś zmienia, nie? Że jednak jej nie trzeba, jej można, trzeba jej nie mieć, czy mieć, czy jak tutaj to wygląda. No i tutaj dostałem plus 4 od ziomeczka, ale najśmieszniejsze jest to, że typ w secie Kubira mi łomot spuścił, że tam chyba 5 serc mi zbił, ale ja tego ziomka nie potrzebuję, więc tutaj po prostu, no, trzeba oddać tutaj kolegom z gildii, żeby sobie go zabili, czy coś. Tutaj ziomal pokornie po prostu oddaje jakiegoś seta 24 z 26, no i tutaj jakiś inny mi go zabrał, ale no, knokowałem to wszystko z nim, więc jakby no, nie będę tutaj zły za to, no bo jakby to był nasz wspólny kill. Ale najśmieszniejsze jest to, że tamten ziomal, który zginął, on mnie gonił, a ja chciałem sobie naprawić seta i uciekałem jakby do środka, a on cały czas za mną, nie? No i nagle się odwróciłem, okazało się, że na 4 hity sobie Tota stracił, no i taka sytuacja po prostu, że wiecie, zabawnie, zabawnie po prostu. No i tutaj po prostu kolejny ziomeczek sobie szybko padł, nie? Naprawdę, no drużyna tutaj na boksie, no to jest połowa sukcesu. Knokowanie, ten kijek zastrany, kij baseballowy, którego po prostu tak nienawidzę. A jego cena po prostu rośnie z dnia na dzień w górę. Więc jak tutaj ktoś ma takiego kijka baseballowego, no to sobie nawet go trzymajcie czy coś. No i naprawdę na nim można fajnie sobie zaoszczędzić. Tak samo na przykład, jak będziecie mieli za dużo pieniędzy, a będzie aktualizacja ogłaszana czy coś, to kupujecie sobie taki kij baseballowy i po aktualizacji ten kijek też wzrośnie mocno, wydaje mi się na cenie, że takie no kilka te kilkadziesiąt milionów na pewno, może kilka set nawet bym powiedział. Nie, no ciężko, ciężko jest kogoś tutaj zabić aktualnie. Jakoś powiem wam widzowie, że stipa jest troszeczkę na tym boksiku, nic się szczególnie jakiegoś fajnego nie dzieje. Tak naprawdę te sety są zbyt rzadko dodawane po prostu, taka jest moje zdanie i zdanie innych ludzi, którzy tutaj sobie grają, że jednak ta aktualizacja powinna sobie wlecieć i tak naprawdę no co to za problem, nie? No bo te sety 30 już są całkiem
całkiem długo. No ostatnio został dodany tylko jeden set, no ale to też, co to jest jeden set? Jakiejś większej, znaczącej różnicy to nie robi. Dlatego no kurde, no fajnie byłoby tutaj sobie dostać aktualizację na seciory. Ziomal, chcecie Batmana, widzowie, sobie po prostu tutaj odda fraga najprawdopodobniej. Chociaż no, wyrabia dość mocno. Chyba, że tutaj no, teraz ile tych totemów może mieć jeszcze? Bardzo dużo ma tych totemów. No i plus 4, secik, w sensie mieczycho 21, w sumie taki mieczycho chyba zbyt dużo warte nie jest, więc tutaj mogę oddać tutaj chłopakom, co mi tutaj pomagali z klanu Ziółko, oczywiście knokować go. No bo samemu no raczej, mimo że itemy mam całkiem dobre, no to dużo bym mu nie zrobił. No po prostu naprawdę bardzo łatwo jest uciec, nie? No i tutaj kolejna osoba, na przykład Glock 18, kwywa w łeb, tutaj do klanu Ziuklo dodaje, nie? Gdzie tutaj jest oryginał, więc no on, ale tam inny dodaje do innego klanu, więc pamiętajcie, no nie dajcie się oskamować, bo kurde, szkoda waszych 50 milionów, jak chcecie po prostu sobie dołączyć do klanu, nie? Możecie śmiało pisać po prostu, nie wiem, no do mnie, czy na PV, czy po prostu coś w tym stylu. No, na pewno ja was dodam, nie? I nie będzie z tym najmniejszego problemu. Więc no, ja dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Widzowie, subskrybujcie kanał, bo lecimy po 24 tysiące. No i mam tutaj prośbę po prostu o to, żebyście zostawili tego lajka. No bo byłoby naprawdę super. Dzięki, do zobaczenia, na razie i siema. Korzystajcie z tej głowy Mikolsa.